29 września od godzin popołudniowych na ulicy Mariackiej w Katowicach na najmłodszych czekało wiele atrakcji związanych z igrzyskami dziecięcymi, jakie odbywały się w ramach wydarzenia z cyklu Mariacka Blaze Night. Dla dzieci i młodzieży przygotowano wiele gier i zabaw, które nawiązywały do zmagań dorosłych podczas Igrzysk Olimpijskich. Najbardziej spektakularną konkurencją, w jakiej uczestniczyli najmłodsi, było bicie rekordu w przenoszeniu wody rękami. Kilkuosobowe grupy dzieci z podziałem na kategorie wiekowe miały za zadanie przenieść jak największą ilość wody z wiaderka pełnego do pustego. Do tego celu można było używać wyłącznie gołych rąk. Zadanie to nie należy do łatwych, ale najmłodsi i tak dobrze sobie z nim poradzili. Każda grupa wykorzystywała do tego celu inną technikę, co wpływ miało na ostateczny rezultat. Udział w igrzyskach dziecięcych pozwala dzieciom na aktywne uczestnictwo w procesie nauczania i umożliwia doświadczenie różnych sytuacji, ale przede wszystkim jest to forma zachęcenia najmłodszych do uprawiania sportu i nauczenia dzieci zdrowej rywalizacji. Najlepszy wynik, jaki odnotowano podczas przenoszenia wody rękami w trakcie igrzysk dla najmłodszych, był bliski rekordu i wynosił 300 ml. W tej konkurencji jednak każdy mógł czuć się zwycięzcą, ponieważ najważniejsza była tu dobra zabawa. Inicjatywa organizowania igrzysk dziecięcych została zapoczątkowana podczas olimpiady w Barcelonie i doskonale się sprawdza na całym świecie. Pewna osoba zobaczyła, że skoro dorośli mają swoją olimpiadę, dlaczego dzieci by nie miały mieć? Wyprowadziła po olimpiadzie dzieci na stadion i zaczęła z nimi różnego rodzaju rozgrywki. Zobaczyło to kilka innych osób i stąd powstała inicjatywa różnych sportowych organizacji na świecie, które spotykają się co kilka lat, aby pisać program igrzysk dziecięcych. Program igrzysk polega na tym, że oprócz gier i zabaw wplecione są elementy uczenia przez doświadczenie. Wplatamy w to elementy Ewangelii. Dzieci uczą się, jak radzić sobie z różnymi problemami w życiu. Na przykład, jak radzić sobie z odrzuceniem, jak radzić sobie z tym, kiedy będą sławni i bogaci, jak radzić sobie wtedy, kiedy są niesprawiedliwie potraktowani i wiele innych sytuacji. Po zakończeniu igrzysk dziecięcych na estradzie rozpoczął się koncert uwielbienia, który skierowany był dla nieco starszych uczestników wydarzenia pod hasłem Mariacka Blaze Night. Podczas koncertu rozbrzmiewała radosna i pełna ciepła oraz niezwykle energetyczna muzyka, gospel, folk, jazz czy pop. Koncert uwielbienia skierowany był do wszystkich, którzy chcą chwalić Boga, ale także do osób, które wątpią bądź dopiero szukają swego miejsca w wierze. Podczas wieczoru muzycznego można było posłuchać tyskiego chóru God's Property, ukraińskiego zespołu Kana, a także grupy Deus Meus. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziała liczna grupa mieszkańców. Wszyscy, którzy wzięli udział w koncercie, nie zawiedli się i do późnych godzin wieczornych śpiewem mogli chwalić Boga. Szczególny dzień, wieczór i noc, w którym chcemy przede wszystkim skupić uwagę ludzi i wszystkich tutaj przechodzących na kulturę chrześcijańską, na muzykę chrześcijańską. I tak chcemy tą muzyką chrześcijańską ewangelizować i zaprosić ich do spotkania się z Panem Jezusem w kościele. To szczególne miejsce. Dobrze wiemy, że w czasie weekendu bardzo wiele ludzi spędza tu czas, przychodzi, przechodzi. Dlatego nie może nas tu zabraknąć jako przedstawicieli Kościoła. I też z naszą ofertą duszpasterską i troską o ludzi chcieliśmy wyjść z kościołów i chcieliśmy przyjść tutaj na ulicę Mariacką, aby coś szczególnego i pięknego przeżyć. Myślę, że dzisiaj człowiek bardzo potrzebuje, by z tą Ewangelię w nowy sposób, oczywiście szanując bardzo też charakter tej ulicy, ale by w nowy sposób wyjść, by może śpiewem, muzyką, świadectwem, przez rozmowę zachęcić ludzi do przeżycia czegoś więcej na gruncie też swojego życia, przede wszystkim tego życia duchowego i wiary. Tym bardziej, że jest piękna okazja ku temu. 11 października rozpoczniemy rok wiary w Kościele. Benedykt XVI, papież, nas do tego zaprasza. Nasz ksiądz arcybiskup metropolita też również nas do tego zaprosi. Chcemy uroczyście otworzyć ten rok wiary i myślę, że jest to piękny czas, że przygotowaniem do tego roku wiary tu na ulicy Mariackiej były te dwa wydarzenia, i czerwcowe, i teraz wrześniowe, więc jesteśmy bardzo otwarci. Liczymy na współpracę miasta, na współpracę też wszystkich służb i różnych ludzi odpowiedzialnych za Katowice, za miasto. I razem w jedności możemy bardzo wiele zrobić i na gruncie kultury, i na gruncie też ewangelizowania i głoszenia wiary. Grupa M-Media, Ruch Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej oraz Urząd Miasta Katowice z pewnością powinny kontynuować wydarzenie z cyklu Mariacka Blaze Night, bowiem cieszy się ono dużym zainteresowaniem mieszkańców.